Nie, no nie wytrzymam, panowie, ale po co wy tu stoicie? Znaczy, tak jak pani tłumaczę, proszę pana, no ale. Ale zakład pogrzebowy pod szpitalem? Proszę pani, dostaliśmy zgłoszenie, że jakiś po prostu pacjent prawdopodobnie nie przeżyje, no jesteśmy ale proszę na pana, miejscu. Proszę pana, ja wiem, o jakim pacjencie pan rozmawia, ale ja pana zaręczam. Proszę pana, ja w tym... Jestem w kontakcie z lekarzami. Proszę pana, ja też jestem. Nie znam pani. Proszę pana, ja tu pracuję. Ja tym helikopterem latam, proszę pana. Ja tam tymi karetkami jeżdżę. Ja jestem w pogotowiu. Proszę pana, ja przed chwilą byłam na sali operacyjnej. Ale ja z ordynatorem jestem pod stałym kontaktem i powiedział, żeby się przygotować, żeby już po prostu kapsułę szykować, proszę pani. Proszę pana, w kapsułę to ja za chwilę pana wsadzę. Jak pan będzie w ten sposób dyskutował. Znaczy, ja nie chcę żartować, bo to nie są żarty, ale no mój wspólnik już, że tak powiem, no chłodnie chodzi, no. Proszę pana, proszę pana, jak pan mnie zaraz będziesz tak dalej irytował, to proszę pana, pana wspólnik będzie pana w tej chłodnie chłodził. Poczeka pani, telefon. No i panie, wsiadaj do tego samochodu tak, i mnie pan... Tak, Zbyszku? A, no dobrze, no to już się przygotuję w razie czego, no. A, to mówisz, że może się nie udać. Dobra, no to my tu będziemy szykować, no w razie czego, wiecie, jak się nie uda, no, dawajcie znać, bo jesteśmy po szpitalem, no. Wyniesiemy od razu, no. Dobra, no, no cześć, Zbyszku. Panie! Przepraszam, panie, ja za chwilę za siebie nie zaręczę! Ja dzisiaj pani, nie jestem na służbie, mnie wygonili z bloku operacyjnego, ale proszę pana! Znaczy, proszę pani, ja jestem w pracy, oczekuję na telefony. To proszę jest pana, moja praca. Ja panu powiem szczerze! Ludzie się rodzą, ludzie umierają, proszę pani. Panie! Ja do tego nie żadnych emocji nie przywiązuję. No, widzisz pan moją lewą rękę? Ale woli pani, żeby, nie wiem, on tu czekał tego, no jesteśmy na miejscu, no... Proszę wiem, pana, pani, od mojej lewej ręki jest nagły zgon, a mojej prawej ręki, to ja się sama boję, panie! Dzwonię po ochronę, bo nie wytrzymam. W dupę mnie pan możesz pocałować, wsiadaj pan do tego samochodu i siedź pan na tej dupie swojej! I na nie cześć, dyskutuj, a zresztą wyjeżdżaj ochronę mi tym... Poproszę. Tutaj przed szpitalem. No jasne, ochronę. Tobie dam ochronę. No, przyszła jakaś baba mi tutaj. Baba! Ja tu jestem główną komendantką prawie, że tego szpitala. Tak, Jacku, no. Poproszę. No, hejka, no. Hejka, cześć. No dobra, wyginaj stąd. Cholera jasna. Ja to wiecie co? Ja sobie ten. Zrobimy tak, ja sobie zaczekam na Jarusia, bo Jaruś jeszcze tam załatwia jakieś papiery w szpitalu i ja nie będę z nim dyskutowała, bo to się może źle zakończyć, jak to tak dalej będzie trwało. Kurde, wygnali nas ze szpitala, bo ja żem tam pobiegła na blok, ale mnie wygnali. Powiedzieli, że ja prawie jak rodzina to nie mogę. Dobra, ja nie będę z nim dyskutowała, bo go rozerwę za chwilę. O, już się rozław idzie. Jaruś, siadaj! Chodź, dobra, siadaj! Nie wiem, czy dam radę, dobra. Jedźmy stąd. Jarek! W ogóle... Jedźmy stąd, Janina, jedźmy stąd. Czekaj, wiesz, ja nagram, przywitajmy się. Widzowie, witam was bardzo serdecznie. Cześć. Przepraszam was, nie miałam głowy na początku tutaj przywitać się w ogóle. No, wiesz, Jarek, co się działo? Robi zakład pogrzebowy, ja no, nie kłóciłam wiem. Się z nimi przed chwilą, ochronę na mnie wzywali. Nie było widać tam w szpitalu, nie szedł nikt z ochrony? A bo idzie z ochrony. Idzie? Kurde, dobra, radę. Dobra. Skurczybyk, no chciałam i już ich straszyłam moją lewą ręką. Na prawą już chciałam. Tymi łapami tam. Wejdź w dupę, zepsuj te łapy ty. Dobra, jedziemy, Jarek. No. O powiem co tobie. Janina, byłem w szpitalu. Wy mi powiedzieli, że mam wyjść, nie mogę tutaj ten. Nie chcieli ja na blok. Informacji podać. Ja na blok weszłam, ja do nich mówię, ja będę operowała. A oni mówią sobie, co ty się z dupą na rozumie pozamieniałaś, do mnie gadają. No i mi ten, z ordynatorem gadałam. Ordynator powiedział, że na razie dostaję urlop na tydzień, żebym w ogóle nie myślała, żeby przychodzić do roboty. I że mam się zająć swoją robotą i żeby się zająć czymś, żeby nie myśleć. Ale mówili mi, że trzeba się... Oj, wypadłem z samochodu, widzisz, to przez ten stres! To może daj, ja pokieruję, nie daję, bo ja widzę, że jesteś roztrzęsiona. Dobra, to weź kieruj. Słuchaj, mi mówili, że mamy się gotować na najgorsze. Jarek, daj, ja pokieruję, bo ty jesteś roztrzęsiony, wsiadaj.
Nie, spokojnie, Elina, spokojnie. Ja wiem, co robię. Ja wiem, co robię. Nie, ale serio, Jaruś, nie śmiejmy się, nie ma co się śmiać. Znaczy, to nie ma, to znaczy zacznijmy od tego, że nie ma co, z czego się śmiać. To taka sytuacja, Jarek. Ja jestem wściekły na niego jestem, ale teraz ja nie mogę być tego wściekły, bo on, kurde, nie wiem, czy ja nie wiem, czy on przeżyje. Jarosław, zaraz nas zabijesz! Ja nie wiem, czy on Janina przeżyje, no. A nie ma chirurgów wolnych, jak coś. Nie wiem, ale czy Jarek, to, kurde, nie jest koniec MPG przypadkiem. To będzie koniec MPG! To będzie koniec MPG! Pamiętam, że kiedyś on zrobił na nas żart, no to tym razem żartu niestety nie robi. No właśnie. Jarek, ale jeżeli to jest nasza wina poniekąd. Ale jak nasza, nawet tak nie mów. No, że my nie odebrali. Znaczy ja odebrałam. Ale co nie odebrali? Jak mieli im odebrać, jak ja byłem wkurzony? Jarek, owsu mi nasypałeś pod zderzak. No nic, ja nie na to wyleci pod wpływem wiatru. Nie, ale ja muszę słuchaj. Po prostu... Jarek, a czy mogę żyć, by coś zapytać, kochany? Dobrze, możesz zapytać. Mogę zostać u Cię na los dziś? Możesz. Się może napijemy trochę. No bo ja sama nie będę spała, Jarek. Z tego wszystkiego może się napijemy czegoś po prostu. To mogę już iść spać? Janina, nie no, chodź ze mną na pole, bo ja się boję sam na pole jechać teraz. A, że pomóc sobie. Specjalnie wezmę dużo większy ciągnik. Jarek, ale ja nie wiem, czy ja do roboty się nadaję dzisiaj. Ale ja będę robić. Na mnie robota działa odstresowująco, Janina, siadaj. No dobra, no to coś się porobi najwyżej. To siadaj dawaj. Z tyłu na siedzenie. Czekaj, no podczepię ci. Dobra, jest podczepione, podnosi. Ja se usiądę z boku u ciebie, bo ja powiem tobie, no ja w takim jestem stresie przez to wszystko. Jarek. Jeżeli to się wszystko stanie, co ja myślę. Ale Janina, przestań tak mówić. Jarek, ja wtedy normalnie wzywam tutaj śmigłowce z bombą atomową. Niech przestań oni zrzucają tu bomby, tak mówić. Granaty i ciągi. Równamy to wszystko z ziemią. I Jarek, Janina, ciebie też wysadzę. Ale za co mnie? Żebyś ty się sam nie musiał męczyć, no jak ty sam, Jarosławie, dasz radę tutaj? Nina, nie mów takich słów, Dziejuś musi przeżyć, Jak Dziejuś nie przeżyje, ale przecież, to ja nie wiem. Słuchaj, ja bez Dziejusia, ja co prawda go nazywam czasami, ja go czasami wyzywam i ja czasami jestem dla niego łakudra, ale ja nie wiem, czy ja tu wytrzymam bez jego. On musi być. Jarek, Janina, mało tego. Bądźmy dobrej myśli, ja bądźmy uważam. Dobrej myśli. Ja wiem, że ty we mnie jesteś zakochany. O nie, to nie akurat, myślę, że nie. I ty beze mnie też tu nie wytrzymasz, dlatego jeśli mnie tu zabraknie, Jarosław, ja ciebie też wysadzę, żebyś ty się tu nie męczył sam. Ale nie, Janina, ja sam się na pewno nie bym nie męczył, tylko po prostu no... Ty ja byś bym... się tu męczył, ja, znaczy, ja postanowiłem, wyjechał, ja jeśli coś, wyjechał. Ja ciebie wysadzę dzisiaj, jeśli coś się stanie. Nie, Janina, ja po prostu bym wyjechał stąd, bo po prostu no... No, po prostu bym tu nie mógł na to wszystko patrzeć. Jest. Na to wszystko bym nie mógł patrzeć, no ale ja jestem dobrej myśli, że Dziejuś przeżyje. Co mu w ogóle do głowy strzeliło, żeby z tego kościoła skakać? No ja nie wiem, to w ogóle jakieś... Znaczyć? Ale zobacz, ty słyszałeś, że tu jakiego chirurga to nawet z tego, z Warszawy ściągli, a jednego to nawet ściągli z tego, z USA, a jednego słyszałem. To z United Kingdom? Słyszałem, Janina, słyszałem, no ale mam nadzieję, no. Że po prostu Dziejuś przeżyje, że będzie tak jak dawniej, że... No... Zobacz, teraz siewy, wszystko ładnie, pięknie, a nie ma komu nawet zaśpiewać Dziejusinka, ho, wiesz, Janina, o co chodzi. Wiesz co, ja ci powiem tak, ja no. Myślałem, że to jest po prostu prowokacja Dziejusia, no i to była prowokacja, tylko że on naprawdę chciał chyba ze sobą skończyć, Janina. Ale to ty może on już, wiesz co ja pomyślałam? Może on już nie chciał występować na MPG, może z racji, że on wszystko przegrał i w ogóle on powiedział nie. Może się wstydził ja się już... może. A może on powiedział, to koniec MPG będzie. Może on się wstydził, Janina? No nie wiem, a ty myślisz co? No ja myślę, kurde, że nie wiem, że załamał się po prostu, bo to było po tej sytuacji, co on mi o tym powiedział. No i ja w tych silnych nerwach, tych po prostu się zdenerwowałem i to okropnie. Nadal jestem zły, nadal jest mi po prostu przykro, może tak powiem. No. I powiedziałem mu, że ma się do mnie nie odzywać, że to jest koniec naszej znajomości. Ja muszę wypić, czekaj. Janina, nie pij. Musiała. Będzie wszystko dobrze, mam nadzieję.
Jestem dobrej myśli. Czyli pojadę do kościoła, na tacę dam za niego. No dam za tacę na niego, naprawdę. Ja już się tyle dała i nic to nie daje. Nie, bo ja zaraz wybuchnę. Ej, a ty słyszałeś, że podobno jakieś ten huragany mają nadejść? No słyszałem, że kurde burze ogromne. To wiesz co, a niech te słowa teraz staną się prawdą, żeby te huragany zmiotły mnie tu stąd, żebym ja już się nie musiała męczyć. Lepiej nie, naprawdę, lepiej żeby tak nie było, nie mów takich. Żeby mnie te huragany zmiotły, ciebie też, żebyś ty też się nie męczył. Ale czego mnie to plątujesz, jak ja nie chcę kipru. Żeby nas wszystkich, żeby całą wioskę zmiotły te huragany, co mają nadejść. Chyba ciebie, nie mnie. Tu ma nadejść jakiś huragan Bartosz, czy coś takiego straszyli. W telewizji oglądałam wiadomość, że za dwa dni albo coś, że ma huragan nadejść. Że będą tornada, wichry, lejki będą się tworzyć, że będą drzewa zmiatać, że wszystko pójdzie w pieruny. I żeby się w piwnicy chować, doradzali w telewizji. Ale to za dwa dni. I ja mam nadzieję. I niech te słowa prawdą się staną, żeby zmiotło nas stąd, jeżeli cię już ma nie przeżyć. Przestań takie głupstwa, tyle ci na to powiem. Słuchaj, Jarosław, ja słyszałam nieroz, ja nawet raz miałam taką sytuację na rybach. Ja żadnego szczupaka nigdy w życiu nie złowiła, ale tak piłam piwo i mówię... Ja dużo złowiłem. I mówię do braciaka, słuchaj, byle ha, to szczupoko nie złopi. I nagle... Szczupak siedzi się, Maciasz, ja go ciągnę w ryja, to taka skurczy byka. Nie, złapałam. No, złapałam. No, ja szczupaków zrobiłem. Dlatego mówię, słowa mają sprawczą moc. Mam nadzieję, że moje słowa prawdą się staną. Niech nas zmiecie w pieruny. Jalina, przestań tak mówić, takie głupstwa. Nie, przestań. Bo ja już nie chcę. Uspokój się. Słuchaj, mam tego dosyć. My już tyle lat, że nagrywali całą ekipę. I jak mamy teraz nie nagrywać całą ekipę, to niech noc zmiecie. Jalina, spokojnie, wszystko mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie wiem, czy będzie dobrze, bo jest ciężko z Dziejusiem, powiem to wprost. Nie wiem, czy tego nie mówić, ale jest w stanie krytycznym. Są małe szanse na to, że przeżyje. O Jezu, to mnie gadali, to tobie tak gadali? Że są małe szanse po prostu, że on przeżyje. To niech no zmiecie nawet dziś. Nie, ja kończę tutaj ostatnie te przyjazdy i ja idę do domu. Chodź, damy trochę w palnik, dobra? Bo ja na trzeźwo tego nie, a mogę u ciebie na noc, a będę, jest tam u ciebie pospać, gdzie? Jest, bądź w salonie spać. A nie będziesz zły, jak ja przenoc, bo ja sama nie usnę. Nie będę zły, Janina, możesz spać, śmiało. To ja, bo jak ja u siebie w domu sama będę spała, to mnie się będą koszmary śniły. Spokojnie, no to z czemu mam być zły, Janina? Daj spokój. To ja u ciebie zanocuję dzisiaj. Dobrze. Ale w polnik damy? No damy, dobrze, że kupiłem, kurde, co nieco, jakiś asortyment, będzie co wypić. Niech nas zmiecie z planszy. Nie mów takich słów, po pierwsze, nie mów takich słów. Czemu? Ja chcę! Nie chcesz. Chcę! Nie, może będzie wszystko w porządku. Żeby huragan Bartosz mnie nie zabrał! Nie wiem tego, Janina, czy będzie wszystko w porządku. Nie wiem. No i ale dobra, liczę na to. To niech mnie z Dziejusiem huragan Bartosz zabierze. Uspokój się. Nie, ja to mówię gadać, szczerze. Wygadywać takie głupoty. Bo się tego słuchać nie da. Jedziemy do domu i coś machniemy, po prostu na stresowanie. No dobra, no. Dobra. I będę mogła u ciebie zanocować. Możesz. Zgadzam się. Dobra. Na to. Dobra, to mi się podoba to. I dowie, ja po prostu nie wytrzymam zaraz. Co się tobie dzieje? Polewam po prostu tę szklaneczkę i. No i musimy coś. Słuchaj, Jaruś, palnik dojść, bo naprawdę. Chodź. Co, nie rozszczepiamy nawet? Dobra, nie mam idziemy. Na to siły po prostu tego rozszczepiać. Idziemy, słuchaj, Jarek, dać tu. I chodź tutaj. A poczekaj, a gdzie posłanie dla mnie będzie? Gdzie ja będę mogła spać? Tu, możesz na tej kanapie spać, tu. A ty gdzie będziesz spał wtedy? Ja na fotelu będę tu spał, o.
A, no, a to się wyjdzie, to chodź, może chodź, szlaneczce. Dobra, to ja tu w kuchni będę spała, o tu. Nie, nie, Janina, spokojnie, dobra. Masz tutaj, masz. Dobra, ja nie masz chcę ze ja nie chcę ze szklanki, ja z butelki będę piła. Nie, no, ja nie, no, ja pierdzie, no nie z butelki, nie z butelki. O kurde, dobra Jarek, ja tego nie będę nagrywała. Dobra, daj teraz, daj tą butelkę, ja się napiję, daj masz, butelki. Masz, Jarek, kurde. Dobra. Widzowie, później robot nagram. O kurde, Jarek. Janina, wstawaj, no to już trochę się położyć. Kurde. Dobra, ty. Wstawaj z tej podłogi, daj, dobrze, przejdź tam i będziesz się położyć. Ty Jarek, to ja już nie będę wstawał, ja się pociągam, bo ja się mogę obalić. Dobra, no to już trzeba pójść. Kurde, ja tu już późno jest godzina, kurde, ten Jarek. Chodź tutaj się połóż, ja tutaj się zaraz. Już się na kanapę położę, a ty najwyżej tego. Dobra, ja się tutaj na tym fotelu położę. Dobra, dobra Jarek. Jezus, to zwarcie. Cikiem stary, kurde. Oj kurde, ale mnie głowa boli. Co się dzieje? Matko boska. Co jest? Kurde. Pali się. Pali się. Czekaj, czy ja dobrze słyszę burza? Jarosław! Jarosław! Wstawaj, cholero! Wstawaj! 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 Huragan Bartosz nastał! Huragan Bartosz nastał! Trąby powietrzne! Palimy się! Palimy się, Jarek! Jarosław, musimy się ratować! Musimy się uciekać! Huragan Bartosz jednak nas napadł! Słyszysz, ale żyjemy! Jarosław, pali się! Jarek, kuchnia się pali! Kuchnia się pali, Jarek! Ty zakręciłeś gaz? Nie. Jarosław, nie! Musimy uciekać, zaraz to wszystko wybuchnie! Czyli w wiadomościach mówili prawdę! Mówili prawdę w wiadomościach, Huragan Bartosz to jest! Szybko, szybko! Ja pier... O kurde, trąba powietrzna zalało nas! Jarosław, drzewa się poprzewracały, czy ja dobrze widzę? Co tu się... Jarosław, ciągnik na boku! Jarek! Jarek, wstawaj, debilko, ty jedna, wstawaj! Mówię tobie, słyszeć! Co tu się dzieje? Huragan jest, musimy się ratować! Janina, co jest z moim gospodarstwem? Nie wiem! Co tu się odpier... Jarek, co mamy teraz zrobić? Słyszysz? Nie no, tu pali się! Sodoła się palił, w piorun uderzył! W piorun... Bizon tu jest! Janina, coś mnie tu serce kuje, coś mnie tu no niech cię nie kuje, no musimy uciekać! Coś mnie tu serce kuje, ja pier... Jarek, to jest koniec MPG, czyli ja miałam rację! Słyszysz? Huragan nas zmiótł! W telewizji mówili prawdę, że idzie huragan! Janina, ja nie wiedziałem, że to prawda, jak my tu przyjdziemy, tu jest ogień? Jarek, a może... A gdzie jest... Mój Mustang jest na dachu! Na oborze! O ja pierdzielę, Janina! Jarek, ja chyba się popłaczę teraz! Ja się chyba popłaczę, wiesz? Janina... Mi w szpitalu mówili... Jak będzie huragan, to znaczy, że gdzie już nie żyje. Gdzie już nie żyje, Janina, pewnie. Matko boska, czyli tak powiedział mi ordynator. Się jak będzie huragan, jak będzie po wszystkim, to znaczy, że gdzie już nie żyje. Czyli wszystko się potwierdza, Jarek. Dobra. Poczekaj. Niech jemu ziemia lekko będzie. Niech dziejuśka spoczywa w pokoju, ja też się chcę utopić. Nie. Stój, wychodź z tej wody. Wychodź. Wychodź, czemu ona jest taka ciepła? Ona pewnie jest ciepła, ja wyjdź. Nagrzała się może. Jarek, wyjdź. A gdzie jest ogórek? Chodź, Janina, tutaj jest. Muszę przejść przez ten ogień, kurde. Uważaj, żebyś się nie stopiła. Nie, co tu jest? Drogi Pablo! Moje gospodarstwo się jara! Mojego... Mój Ursus odre... Kostki! Co się stało z kostkami?
co Jarek. Tu jest grane? Co tu jest grane? Mustang na dachu? Ursus na Ursus utopił! Belarus utopił! Ja nie! Czemu tu jest taka dziura? Jarek, to chyba było też trzęsienie ziemi! Ale nie wiem, czy ty sobie zdałeś sprawę, że zobacz tam, co jest! Patrz, jaka góra się zrobiła! Janina! Tu na pewno było trzęsienie ziemi! Ale co powiedzą o tym widzowie, że to gdzie jest w serii w ogóle? To jest koniec MPG! To będzie koniec MPG! Chip ma na dachu! Chip ma na dachu... Ja pierdziele, co tu jest grane? Dom Dziusia przetrwał! Dom Dziusia czeka nadal na dziurę! Co tu jest na drodze? Co tu jest za skarpa na drodze? O nie! Kurde, jak ciężko na nią... Patrz, policja tam zablokowała drogę! Ale zobacz, dom Dziusia prawie nienaruszony, bo to ktoś w nim mieszka! No nie, kurde, Jarek! Żeby ja już żył, ale on pewnie już, ja nie, niestety nie żył. Zobacz, Jarek, straż tam jest. Pozostaje nam tylko stać na tej górze i patrzeć, jak wszystko się kończy. Patrz tam, jaki kanion się zrobił. Janina, musimy nie uciekać. Chodź tam, zobaczymy. O co tu chodzi? Jarek! Ale twój koń, nie, żeby twój koń przetrwał. Nie, chodź, idziemy, bierzemy BMW, uciekamy stąd. Nie, Janina, nie damy rady stąd uciec. Musimy spróbować. Zobaczmy tylko, ale czy na twoim gospodarstwie da się coś uratować. Patrz, tu jakiś helikopter ratowniczy. Tu też coś płonie. Patrz, patrz, jaki kanion się zrobił. Jaki row, przeszło tornado. Tornado, na bank, tornado to wyrwało. Tu pola, to wszystko stracone. Patrz, drzewa połamane. Wszystko się pali. Tu skarpa, drzewo poszło, drzewo, tu idzie. Jarek, woda jest. Mi się wydaje, że tu mogło być też trzęsienie ziemi, po prostu. Woda, normalnie woda jest w rowie. Normalnie jest woda. Chodź, zobaczymy, czy da się ocalić po prostu coś na twoim gospodarstwie jeszcze. No to oby BMW, ocenimy straty. To jakieś auto, wjechało. Ktoś się rozbił, patrz, w płot mój uderzył, płot się... Tylko powoli, uważaj, musimy uważać, by tutaj coś nie wybuchło po prostu. No nie, no mój ciągnik, ktoś jest po wszystkim, mam po gospodarstwie, Janina. Ale... Nawet... O nie, patrz, nawet tu się maszyny poprzewracały. No nie, to musiał pójść jakiś wielki. Patrz, w ogóle cały ten twój lasek tutaj jest po... Zobacz, Janina, jak drzewa połamane! Patrz, jak połamane! Gdzie jest moja BMW? Gdzie normalnie jest moja BMW? Tak wysoko, połamane jakby ja od wiatru jakiegoś. Dobra, a poczekaj. Chodź, zobaczmy. Zobacz, nawet belki ci wywiało ze stodoły. O, skurczybyk! O kur... Ojejku, jedna kipła krowa. Patrz, spadła kolejna, zdechła! Nie, nie, to jest po prostu... Nie będę na to patrzył. Co tu się odpier... O nie... Co tu się stało? Co się stało z łąką? Czekaj, Janina, czy w stodole jest BMK? Jarek, może gdybyśmy my się nie napili, to może byśmy zareagowali w trakcie. Jak to się wszystko to działo? To był twój pomysł, żeby to jest twoja wina, to ty mi dałeś taki bimber. To był twój pomysł, żeby pić nie to mam. Była twoja wina, bo ja nie chciałam tak dużo pić. Nie, dobra, Jarek, uspokójmy się teraz, nie możemy się teraz, musimy przeżyć to. Zaraz chyba zemdleję. Nie, Jarek, musimy się uspokoić, musimy się wszyscy uspokoić, Janinki, Bożenki, Jadwigi i Jarki, Kolizy i inne. Nasze wszystkie osobowości muszą teraz się uspokoić. Jarosław, nie załamuj się, proszę. Dobra, co trzeba zrobić, chodźmy, pójdźmy, może gdzieś tu ktoś jest. Poczekaj, przejdźmy się, albo wiesz co? O, co tu ta policja? Ja pierdziele, co za rów tu jest? O, przecież to ma, tu szło. To ma ze 3 metry głębokość, jak nie więcej. Uważaj, żebyś nie wpadła tutaj. O kurde, patrz, jak tam zalało. Co tu, ale bo zobacz, jaki deszcz pada okropny. No jest masa... O nie, co się dzieje? Wszystko jest zalane. Tam jak... Nie, dobra, Jarek. Nie ma czasu, naprawdę możemy zginąć. Chodź, szybko. Zobacz, tu są radiowozy, Janina, nie ma policjantów. Policjanci pewnie zginęli. To myślisz, że każdy ze wsi zginął już? Może przez to, że my byliśmy tylko palko. Może tylko my tu zostaliśmy dlatego, że byliśmy, wiesz, w palnik. Albo była ewakuacja i po prostu nie zauważyli, że my jesteśmy w domu i zginiemy niedługo. Aha, a może oni wszystkich po prostu wołali, ale my spaliśmy, tylko my tu zostaliśmy na pastwę losu. A co jeżeli moje słowa teraz się spełnią i wszyscy zginiemy? Pamiętasz, co mówiłaś przed piciem? Nie. Że chcesz, żebyśmy po prostu kipli i powiedziałeś, żebym ja też, dlatego jesteśmy tutaj razem i twoje słowa się sprawdziły.
Pamiętasz, jak mówiłaś, że nigdy nie złowiłaś szczupaka i nagle złowiłaś szczupaka i że słowa mają sprawczą moc? Nie, proszę, ja nie wiem, że to jest prawda! Proszę bardzo. Czyli teraz przeze mnie wszyscy zginiemy we dwójkę? Tak. Razem czyli się dzieje już. Czyli słowa się spełniły i dzieje już pewnie też teraz jest. Nie wiem, czy ci mówiłem, Janina, ale dzieje już nie żyje. Nie. Możesz o nim zapomnieć. Jarek, chodź szybko! Ja też muszę zapomnieć. Nie, Jarek, nie mów tak! Jedziemy do Dziejusia! Jedziemy Janina, do Dziejusia teraz! Nie żyje, dzwonili do mnie. Żyje! Nie dzwonili, bo ty spałeś, na pewno jedziemy do niego! Chodź, czekaj, tu poruszuj się przy. Chodź! Żyje, Janina, uspokój się! Żyje! Żyje! O, jest Bemka! Jest Bemka! Dobra, czekaj, ja. Ja nie pokieruję, bo ja się boję! Ja! Spróbuj tu. Czekaj, kurde! Jak ja tu przejechać? Nie przejadę przez nie ten wąwóz! Nie przejedziesz, nie przejedziesz, musisz tu już wykręcać. Dobra, czekaj. Ja pierdzielę, tylko nie utop Bemki, nie utop Bemki! Kurde! Powoli! Dobra, spróbuję tędy! Powoli, dobra! Tędy nie przejadę! Dobra, tu, dawaj, tutaj, a tu? Nie, tu drzewo leży, nie przejedziemy Bemki! O kurde! Ja put... No i... Dobra, utopiłaś. Jarek! Utopiłaś, to była ostatnia nasza deska ratunku, kobieto! Dobra, nie, poczekaj, jakoś to... Jakoś musimy to rozwiązać, czekaj! Niech ja pomyślę. Ogórek! Ogórek musi gdzieś być, Jarek! On musi gdzieś być! Czekaj, musimy się rozejrzeć! Słuchaj, ja wiem! Może ogórka gdzieś wyniósł ten wiatr, czy coś w tym stylu? Może gdzieś go wywiało? Przy stodole! Gdzie przy stodole stał? Tutaj? Przy wiacie! Poczekaj, zobaczmy za wiatą, gdzieś w tych drzewach może! Ja go tu nie widzę. Nie, zobacz, tu są przyczepy tu są! Patrz, połamane! Drzewo na nie spadło! No nie no! W ogóle tu droga, jakby zablokowali drogę, zobacz! Czyli teraz no tu nie, naprawdę ja musiała być jakaś ewakuacja! Siarę... Ej! Ogórek! O nie! O nie, no on jest na drzewie! Zniszczony! Ale spróbujmy poczekaj! Go, spróbujmy to weź. Go strzepkać! Dobra! Może do tyłu, do tyłu! Powoli, powoli! Kurde, dawaj! Dawaj, dawaj, pomagaj, pomagaj, pomagaj! Dawaj, 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 no, dawaj! No, 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 jeszcze, jeszcze! O! Ej. Dobra, poczekaj, spróbuję go odpalić! Spróbuj go odpalić! No? Ale leje deszcz! A, nie odpali! Nie, odpalił! Siadam! Odpalił, na siadaj! Tu przyjechać? Zapal światła! W którą stronę przejechać? Prawo! Tutaj? Przez te drzewa jakoś spróbujemy przejechać. Zobaczcie, tu jest ognia, zobaczcie, tu jest ognia! Przejdź szybko teraz do przodu, obok ognia! Dobra! Tu jest drzewo jakieś, tu jest jakieś kurde górka. Trzymaj się, Jarek! Trzymam, 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 uważaj, uważaj, bo tu jest dół, tu jest dół! Kurde blade! A czekaj, tu nie ma dołu? I tu teraz w prawo, nie ma... Nie, jest dół, jest dół. Kurde, też jest dół! Nie ma jak! Nie przejedziesz przez ten dół, nie przejedziesz, dawaj tu jedź, a jedź tutaj w lewo teraz. Dobra, no. Tu jest droga? Jest, drzewo, kurde, drzewo. Kurde, blade. Drzewo, zaraz będziemy widzieć zderzaka. Dobra, nie, 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 poczekaj, jak to ogień zrobić? Tu jest po lewo, ogień. Poczekaj, czekaj, wysiądźmy. Wiesz co? A spróbujmy, ja, czekaj, spróbujmy nasunąć to. O! Dawaj, powoli, powoli, o! Dawaj, 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 dawaj. Przejedziemy? Jeszcze, dobra. Teraz? Gazu! Nie, 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 to się nie uda, Jarek. Rozpieprzę. Daj mi kierować, ja byłem rajderką. Daj, daj, bo ty jesteś w stresie. Poczekaj, pojedziemy, siadaj. Siadaj. Drzewo bie, idzie. Drzewo spadało? O kurde, dobra. Czekaj, spróbujemy tu przepchać. Albo ja tu spróbuję, dobra, nie, 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 musimy to, o kurde, jakie duże. Wiesz co, ja tędy przejadę, tędy przejadę. Nie dasz rady tędy. Rozpędem, rozpędem! Dawaj, 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 tutaj! Nie, tu, tu są Janina, kłody! Tu, w tą stronę, w tą stronę! O, tu! Tutaj? W tą stronę! To, dawaj tutaj, tutaj nie ma drzewa, dawaj! Dawaj, jedź! Nic nie widzę, jadę na ślepo! Ja pier... Jesteśmy na drodze, przy ogniu! Przyjechaliśmy tu, skąd wyjechali! Nie mogę jechać! Co poczekaj, jest? Poczekaj. O! Drzewo, 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 dawaj do tyłu, do tyłu, do tyłu, spróbuj. Spróbuj odrzucić tą kłodę, spróbuj odrzucić tą kłodę. Aha, bo tu, a kurde. Dobra, a teraz? Ja, dawaj tu. Jarek, wsiadaj, wsiadaj, jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie?
Nie jedzie. O! Obaliło się kolejne! Ja pierdzielę, no spróbuj, spróbuj z rozpędu. Poszło! Dobra! Czekaj teraz do tyłu, bo tu jest drzewko. Ale jesteśmy znowu w tym samym miejscu. Dobra, to nic. Wyjechać. Wsiadaj, 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 dobra? Jestem. Dobra, jesteś. Dawaj, teraz w lewo stronę, jak wjedziesz to w lewo, w lewo, w lewo. W lewo? Poczekaj. Nie, w lewo nie. Poczekaj, 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 poczekaj. Wiesz co, ale ja ogórkiem przejadę. Jarek. Spróbuj, spróbuj. Przyjdź ogórkiem, ja przejadę przez tą wodę. Spróbuj, Janina, no. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, no. Kurde. O, o, idzie. Dawaj, idzie, no. Idzie, dawaj, idzie, dawaj. Kurde, tu włeska jeszcze jest. Kobus, o. Podskoczyło, poszło. Jeszcze, dawaj, 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 gazu, gazu, gazu. Kurde. No gazu, poszło. Dawaj, dawaj, mamy to. Mamy, mamy, Jarek. Spróbuj tu wyjechać, dobra, teraz wyjedziemy. Dawaj, dobra, ja siadam do samochodu. Siadaj. Kurde, gazu, udało gazu, się. Daj mu gazu, daj mu gazu. Kurde, znowu jakaś kłoda. Spróbuj do tyłu i gazu. Dobra. I gaz. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Prędko, dawaj, prędko, dawaj, prędko, dawaj, prędko. Szybko, 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 nie ma żadna. I od razu w prawo odbijaj, dawaj, dawaj. W lewo, spróbujemy w lewo prze... A nie, tu. Tu nie przejedziemy. Kurde, blade. Moje gospodarstwo się całe pali. Wiem, Jarek. Tu, zobacz, jedź tu. Pojadę przez moje gospodarstwo. Nie przejedziemy tu, tu zobacz, co tu jest. W ogóle? Nie ma szans, zobacz. Przejadę. Nie, tu nie przyjedziesz tu. Nie przejadę? Poczekaj, zobaczmy. Dobra, spróbujmy na piechotę najpierw. Kurde, ale wieje. Dawaj, 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 czekaj, zobaczymy. Tu bym mogła wyjechać, ale poczekaj, zobaczmy, czy... To jest gorzej dla nas. A nie, tu jest droga zablokowana. A chodź, podejdziemy, zobaczymy. O nie. Ja pierdzielę, straż, policja. Zobacz, co tu jest. Ja pierdzielę! Las też zalało! Co tu się odwaliło? Tu się w ogóle jakby ziemia zapadła! A czekaj, a tu? Nie! Nie gadaj! Zobacz tutaj! Gdzie? Tu! Zobacz, tam w ogóle drogi podniosło! Tu musiało być jakieś trzęsienie ziemi! Nie... Dobra, a wiesz, dobra, to wiesz, gdzie pójdziemy? Musimy jechać, dobra, nie, bez dyskusji, jedzie, patrz, jakie tu są tereny podmokłe. Koniku, pamiętaj, że cię lubiliśmy. Mustangu, kochany, ty też jesteś cały w wodzie, ale my cię kochaliśmy. Jedziemy, Jarek, musimy ratować Dziusia, on na pewno żyje. Dziusia żyje, Nina, Dziusia nie żyje. Nie mów tak, na pewno żyje. Na pewno nie. Dobra, chodź, bo ogień zaraz przejdzie na... Szybko, na ogórka. Szybko, jedź. Dobra, Jarek, ja nie będę patrzyła na zablokowane drogi. Ja taranuję te wszystkie drogi zablokowane. Co tu jest grane? Co tu jest... Samochod... Przejedź z lewej, patrz tutaj, po prawej! Nie... Samochód tu na dachu, tu! Z której przejechać? Lewa czy prawa? Prawej, z prawej, z prawej jednak. Dobra, taranuję to. BM-ka wybuchła teraz. Jakaś! Lewo, lewo, teraz lewo! Przez o... Zablokowałam się! Maski, be... Poczekaj, trzeba to wyciągnąć. Czekaj, dobra, czekaj, 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 wsiadaj, czekaj. Wsiadaj, ja przejeżdżam! Dobra, jedź, jedź, teraz jadę lewo. Tędy. Gazu! Kurde! Trzymaj się, Jarek! Kurde! O nie! Szybko, powoli! Dobra, powoli, powoli! Gazu, 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 gazu! Patrz, tu też jakaś BM-ka za po... Tutaj policyjk! Policja! Tu musiała być jakaś akcja ewakuacyjna. Dobra, prosto, przejdź tu obok ognia. Dobra. Duszę się, duszę się. Nie duś się. Tu jest dymu dużo. Przejedziemy tu? Dawaj, dawaj, spróbuj, spróbuj, jedź. No. Jedź, kur... Kurde blade, ten ogień. Jedź, Janina, to będzie po nas chyba. Nie, nie, tu ogień jest obok nas. Znowu się blokuje, znowu się blokuje, oto. Janina, duszę się od tego dymu. Nie duś się, Jarek. Czekaj, ja to odrzucę. Spróbuj gazu dodać, spróbuj gazu dodać teraz. Dobra, dawaj, wsiadaj! Czekaj, 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 ja wsiądę, wsiądę. Dobra, jedź, jedź, tu też jedź. Jakaś blokada? Tu dasz radę z prawej strony minąć? Staram Zrodzie się. Zrodzie policji straży tu jest. Ani jednej żywej duszy tu nie widać, Janina. No nie, nikogo nie widać, o, kurde! No. Trzymaj się! O! Jedź! Dobra, znowu się blokuje oto. Spróbuj. Spróbuj jechać, dolej gazu, ja spróbuję popchać ją. No, dawaj.
Kurde, tu jakby... O kurde, w lewo, nie, to kamienie jakieś tu są w lewo. Po lewej są kamienie jakieś. Czyli nie przejedziemy w lewo. Prosto jest, zobacz, nie ma drogi, chodź wyjdziemy. Dobra, wejdźmy. Co tu jest? Halo, czy tu ktoś jest? O ja co pierdziele, tu chodzi? Zobacz, co tu się wydarzyło. Janina. O co tu się... Dobra, wiesz co zrobimy? Ja pójdę w lewo, tam w stronę tych kamieni, a ty najwyżej pójdź tam w prawo, zobacz jak tam wygląda. Albo wiesz co? Ja pójdę w prawo, a ty pójdź w lewo. Rozdzielmy się, zobaczmy jak wygląda sytuacja, czy jest tu możliwy gdzieś wyjazd. Dobra. I zaraz się spotykamy tutaj, się w tym samym miejscu za 2 minuty, dobra? Dobra. No. Idziemy zobaczyć tutaj. Patrzcie co tu się dzieje, w ogóle płoty się tu pozawalały. Matko, przecież tu jest pozalewane. Nie ma możliwości przejazdu nigdzie, patrzcie. Tam w ogóle się podnosił teren. Tu musiało być poza tą burzą, poza tym huraganem, tornadem. Tu musiało być jakieś trzęsienie ziemi. Co nas w ogóle do głowy naszło, żebyśmy my imprezowali teraz w tym czasie. Zamiast kurde, żebyśmy byli normalnie trzeźwi, w ogóle my byśmy wiedzieli co się dzieje. Może byśmy dali radę uciec stąd, jak była ewakuacja. Może jeszcze byśmy dzieju się ocalili, a teraz tam znowu ogień się rozprzestrzenił. Gospodarstwo Jarka zaczyna płonąć. Nie, dobra, ja muszę biegnąć do niego z powrotem, muszę mu powiedzieć, że... Nie da się stąd uciec. Nie wiem, którędy to po prostu ocalić, którędy... O, dzień dobry. Proszę pana. Dzień dobry. Proszę pana, co tu się wyprawia? Co się dzieje? No, jak to powiedziałem, prawdopodobnie koniec świata, tak zapowiadali. No panie, jaki koniec świata? No co pan wygadujesz? Ale czemu tu nie ma żywej duszy? Czy tu była jakaś ewakuacja? Coś się stało? Tak, była ewakuacja. No a pan co to robi? Ja za niedługo odlatuję helikopterem. A czy ja bym mogła z panem jeszcze, z moim kolegą? Niestety nie, nie mamy miejsca. Ej, proszę pana, ja bym się z panem zabrała, ja nawet na płozie w helikopterze mogę siedzieć, a ja też umiem pilotować. Mój kolega by też, on nawet na śmigle może się trzymać śmigła. I jeszcze zalecimy do szpitala po mojego kolegę, dobrze? Nie, każdy już ze szpitala został ewakuowany. A! Czyli Dziejuś żyje, tak? Dziejuś? Zna pani? Tak, Dziejuś, no! Ojej, jest, tak jest! O czym? Ewakuował się, tak, kochany? Niestety, Dziejuś nie żyje. Zmarł podczas operacji. Niestety operacja się nie powiodła, po prostu zmarł. Zatrzymanie akcji serca. Ale jak tego, to Dziejuś nie żyje? Zakład pogrzebowy już go zabrał, także proszę się nie martwić. Ale jak to, Dziejuś? Przecież on jest moim przyjacielem. Muszę lecieć. Ale on jest moim... Uciekajcie stąd szybko. Ale przecież Dziejuś jest moim... Uciekajcie stąd szybko, macie mało czasu. Co? Ej! On znikł? On tutaj stał i znikł! I wydał taki dźwięk! Widzowie, to był diabeł! To był diabeł! Szatan na MPG! Szatan na MPG! Jarek! Jarek, szatan tu był! Jarosław! Szatan mnie odwiedził, chyba i umieram już! Jarek, słyszysz? Janina, co jest? Jarek, szatan mnie nawiedził! Pojawił się! Kłamał o tym, że Dziejuś zniknął! Że Dziejuś nie żyje! A później on rozpłynął się w powietrzu! On mówił, że on helikopterem odleci, on nas nie chce wziąć! Uspokój się, Janina, masz jakieś zwidy. Ja wiem, że jesteś w szoku i tak dalej, masz jakieś zwidy, przestań. Tak? Tak. Może tak, może to od tego stresu, od tego wszystkiego. Jarosław, wiesz co musimy zrobić? No? Poczekaj, ja cię wypchnę. Wypchaj mnie. Dobra. U ciebie da się przejechać tamtą stroną? Tamtą stroną nie da rady, ale spróbujmy. Nie, tu nie przejedziemy, co? Jest za głęboko. Nie no, nie ma szans. Nie, nie damy rady tutaj. Wiesz co? Spróbuję tędy obok kamieni. Spróbuj, no. I może... Nie wiem jak stąd uciec po prostu. O kurde. Ogórek, proszę! Nie, Jarek, ale nie przejedziemy, zobacz, przecież tu jest wszędzie... Janina, ja muszę stąd uciec.
Wiesz co? Chodźmy na piechotę! Czekaj, spróbuję tutaj. Dobra, no. Dawaj, dawaj. Proszę ciebie! O! Obyś tylko nie wpadł, Jarek! Obyś tylko... Ej! Nie, Jarek! Dobra! Udało się? Udało się! Poczekaj, ale tam już możemy... To jest koniec chyba, ja nie nadzieję, już pewnie nie żyje. No ale... Ten gościu, przecież mówisz, że kłamał! Nie, mówili mi, że nie żyje. Ale kto tobie mówił? Widziałem jakąś panią i mówiła mi, że cię już nie żyje. Czyli co, Jarek? Pogotowia taka. No a co z nami? Mówili też do mnie. Ej, no najpewniej my też nie przeżyjemy, musimy się z tym pogodzić. Dlaczego tak mówisz? Może dzisiaj przyjedziemy? Gdzie? No zobaczymy, co tu jest. Ale raczej nic. A może... A spróbujmy może... A może po prostu oszczędzę ci cierpienia? To znaczy? No jakoś bym uciekł sam wtedy, nie? No ale przecież ja dam rady. Emin, ale zawsze mówiłaś, że chcesz dołączyć do Dziejusia. No tak, ale Dziejusz żyje. Lina... Ale co ty wyprawiasz, Jarek? Nie, no, to będzie twój koniec. Co ty robisz? Wskakuj do wody i to raz. Jarek, ale co ty robisz? Wskakuj do wody. Ale... Wskakuj do wody. Ale Jarek, co ty wyprawiasz? Raz. Jarek! Jarek! Raz! Jarek! Dlaczego? Jarek, topię się! Jarek! To twój koniec! Jarek, no dlaczego? Dlaczego ty koniec? Tak robisz? Dlaczego? No, obudź się. Jarek, czemu ty mi to robisz, Jarosław? Słyszysz, dlaczego mi to robisz? Czemu mi tak robisz, Jarek? Dlaczego? Słyszysz, proszę, zostaw mnie! Damy radę razem uciec! Proszę, damy radę! Wstawaj, no obudź się w końcu, ten bimber na ciebie dalej zadziałał. Cholera, no Janina, no wstawaj. Obudź się w końcu, Janina. No weź. Janina, wstawaj, zesrałaś się, no. Co? Zesrałaś się, już więcej u mnie nie nocujesz. Ale co? Po co? Wiedziałem, żeby ci tego bimbru nie dawać, cholera jasna. Czemu? Ty tak uchlała, że nie mogę cię dobudzić, no. Czy, ale huragan Bartek, Janek! Jaki huragan Bartek? O czym ty mówisz? Jaki Bartek? Trzęsienie ziemi, Jarek! Musimy się ratować! Dziejusz nie żyje! O czym ty mówisz? Jak Dziejusz nie żyje? Dziejusz jest po operacji, no jest w bardzo ciężkim stanie. Ale jest po operacji chyba, no nie wiem, no gdzieś tam coś jeszcze chyba mają robić, ale jest w szpitalu, jest... Stabilnie, można na razie powiedzieć. Czyli... O co ci chodzi? Co się dzieje? No huragan Bartek, chciałeś mnie utopić? Trzęsienie ziemi? Ja chciałem... Oczy... Już ci zaczynam odbijać, jakie trzęsienie ziemi? Koła pompuje w BMC? Nie mogę cię kurde obudzić? Weź! Kobieto, więcej nie pijesz i u mnie nie nocujesz, teraz masz się jej posprzątać to kurde, co zrobiłaś. A co zrobiłam? No zesrałaś się. Ach... No dobra, to... To fajnie. O co ci chodzi? Co ty taka dziwna jesteś? Wiesz, miałam bardzo zły sen, miałam bardzo mocny koszmar, Jarek! Bardzo mocny, kurde, koszmar! No się nakręcasz się, gadasz o jakichś huraganach, opowiadasz mi jakieś głupoty i później ci się śni coś, kurde! Miałam okropny koszmar, Jarosław! Okropny koszmar! Weź się za robotę! Idź krowy trzeba dojść, weź się za robotę, kobieto, bo ci nie można dobudzić! A która jest godzina? No jak, która dziesiąta już? O kurde, dziesiąta! A ty już doiłeś? No jak to nie? Już ja zdążyłem wszystko ogarnąć. Dobra, kurde, Jarek, ja idę dojść krowy. Ten, dzięki, że mogłam u ciebie przenocować i ogółem całe te za ten, za bimber, nie, ale... No spoko, ja... ale patrzę na ciebie, źle działa chyba. Ja już chyba prędko nie będę piła, Jarosław. No leć ogarnij, Dzięki bardzo, Jarek, no ten, trzymaj się, nie? No, przyjedź po to belę słomy, co ci mówiłem. A, belę słomy, ta co w wodzie leżała? W wodzie, o czym ty mówisz? Nieważne. Ogółem całe te ogórek się sprawuje, nie? Dzięki, Jarek, dzięki! Do następnego odcinka, Rosław! No, na razie.
Cześć, cześć, cześć. Matko Boska.